Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku m.in. Depay pobił wieloletni rekord. Piłkarz Bayernu może trafić do więzienia. Premierowe trafienie Sergio Aguero. Haaland bawi się na treningu. Show prezesa PZPN-u w szatni po meczu z Albanią. Piłkarz Legii Warszawa okradziony. Niesamowity rajd Alfonso Davisa. Pod wczorajszym filmem ponad 7 tysięcy łap w górę. Bardzo wam dziękuję. Jeżeli jesteś nowy, a chcesz wbić z nami 400 tysięcy, no to subskrybuj, bo niewiele brakuje. No i zapraszam wszystkich do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego Football Team. Link do gry na dole w opisie, a rejestrując się z mojego linku oczywiście na start dostajecie dodatkowych 200 punktów energii. Gorąco polecam i zachęcam. Widzimy się w Football Team. No i lećmy z newsami, bo przez ostatnie dwa dni naprawdę sporo się działo. Koniecznie zostańcie do końca. Miłego oglądania. Memphis Depay dokonał czegoś niezwykłego w reprezentacji narodowej. Piłkarz FC Barcelony ma bardzo dobre statystyki w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Obecnie jest on najlepszym strzelcem i najlepszym asystentem. Ma na koncie 9 bramek oraz 6 asyst. W miniony poniedziałek w meczu z Gibraltarem strzelił 2 gole. One pozwoliły na dokonanie wielkich rzeczy. Wśród najlepszych strzelców w historii reprezentacji Holandii wyprzedził Johana Cruyffa i zrównał się dorobkiem z Rudem van Nistelrooyem. Dodatkowo bramki zdobyte w poniedziałek dały mu pozycję lidera w klasyfikacji bramek zdobytych w jednym roku kalendarzowym. Depay ma ich na koncie 14, dzięki czemu wyprzedził dotychczasowego lidera Patricka Kluiverta z 12 golami na koncie. To z pewnością nie koniec, ponieważ Holandia w listopadzie rozegra jeszcze dwa spotkania – z Czarnogórą oraz z Norwegią. Istnieje ryzyko, że niedługo Bayern będzie musiał sobie radzić bez jednego z ważnych piłkarzy. Luka Hernandez wpadł w spore tarapaty, które są związane z wydarzeniami z lutego 2017 roku. Wtedy to Francuz był zatrzymany pod zarzutem przemocy domowej. Piłkarz pod wpływem alkoholu miał wdać się w kłótnię z partnerką Amelią Llorente. Doszło również do przemocy fizycznej. Sąd uznał winę Lukasa, jak i Amelii i skazał ich na 31 dni prac społecznych. Co ciekawe, para szybko się pogodziła i kilka miesięcy później wzięła ślub. Skąd więc problemy? Hernandez nie wykonał pierwotnej kary, jaką były prace społeczne. W związku z tym został on skazany przez sąd na pół roku pozbawienia wolności. Przedstawiciele piłkarza wnosili do sądu o zawieszenie kary lub zamianę ją na prace społeczne. Wniosek ten jednak został odrzucony. Według niemieckiego Bilda Bayern jest zaskoczony całą tą sytuacją i nikt nie dopuszcza do siebie myśli, że Hernandez mógłby trafić za kratki. Sergio Aguero rozpoczął strzelanie w barwach FC Barcelony. Argentyński napastnik powoli wraca do zdrowia po kontuzji, przez którą ominął go początek sezonu. Debiut w nowych barwach zaliczył dopiero w minioną środę. Aguero wystąpił w towarzyskim meczu przeciwko trzecioligowemu zespołowi UE Cornella. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2, a jedną z bramek strzelił właśnie 33-letni napastnik. Wygląda na to, że już niedługo Ronald Koeman będzie mógł skorzystać z usług Aguero. Każdy zdrowy piłkarz w drużynie jest obecnie na wagę złota. W Paryżu wciąż czekają na debiut Sergio Ramosa. Wychodzi na to, że jeszcze sobie troszkę poczekają. 35-latek jako wolny zawodnik dołączył do drużyny Paris Saint-Germain po tym, jak rozstał się z Realem Madryt. Mija październik, a Hiszpan nadal nie zaliczył debiutu w nowych barwach. Wszystko wskazywało na to, że piłkarz będzie mógł zadebiutować już dziś w meczu ligowym przeciwko Angers. Niestety najprawdopodobniej do tego nie dojdzie. Tak sądzi dziennikarz Juan Fessans, który przekazał następujące informacje w programie El Chiringuito. Ramos jest zdrowy, ale nie zagra w piątek. Po tak długiej przerwie ani piłkarz, ani Pochettino nie chcą się spieszyć. Już raz zdarzyło się, że wrócił do treningów i musiał przerwać pierwsze zajęcia. Nikt nie chce ryzykować kolejnego miesiąca przerwy dla tygodnia. W takim wypadku nie wiadomo do końca, kiedy Sergio Ramos będzie do dyspozycji Mauricio Pochettino. Klub z pewnością nie będzie naciskał. Ich linia defensywna wygląda dobrze i w chwili obecnej nie potrzebuje na gwałt obecności Hiszpana w składzie. Erling Haaland na jednym z treningów postanowił pokazać swoje nadzwyczajne umiejętności. Oficjalne konto Bundesligi na Twitterze zamieściło film, na którym Norwek robi niesamowite rzeczy. Tu nie trzeba komentarza, to trzeba po prostu zobaczyć. Około miesiąc temu karierę zakończył Samir Nasri. Zaraz zobaczycie, jak piłkarska emerytura służy Francuzowi. Były piłkarz m.in. Arsenalu czy Manchesteru City wziął udział w meczu charytatywnym. W nim zmierzyły się ze sobą legendy Olympique Marsylia z drużyną UNICEF-u. W spotkaniu wziął udział Nasri, który tego dnia był bardzo daleki od optymalnej formy. Samir, podobnie jak wielu piłkarzy na sportowej emeryturze, zaczął nabierać krągłości.
Reprezentacja Włoch niedługo może wzmocnić się brazylijskim piłkarzem. Mowa o Rogerze Ibaniezie, obecnym piłkarzu AS Romy. Jak donosi włoskie Corriere dello Sport, selekcjoner Roberto Mancini na poważnie bierze pod uwagę opcję jego powołania do kadry narodowej. Ibaniez jest Brazylijczykiem, jednak ze względu na pochodzenie przodków ma również włoskie obywatelstwo. Ibaniez w przeszłości występował w brazylijskich drużynach młodzieżowych, ale to nie jest przeszkodą w powołaniu do seniorskiej reprezentacji Włoch. Wróćmy jeszcze na chwilę do meczu Albanii z Polską. Po końcowym gwizdku w szatni panowała prawdziwa euforia. Zawitał nawet prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Zamieścił on na swoim Twitterze krótkie nagranie z wizyty. Piłkarze w pewnym momencie zaczęli skandować słowa premia. Reakcja Kuleszy była rozbrajająca. Panowie, mamy to p***a! Widać, że prezes w pełni przeżywa emocje związane z kadrą. Złodzieje okradli mieszkanie piłkarza Legii Warszawa Tomasza Pekharta. Te szokujące informacje podał portal Interia Sport. Do rabunku miało dojść w czasie, gdy czeski napastnik był na krótkim urlopie 4 lub 5 października. Złodzieje zabrali m.in. pieniądze czy biżuterię. Sprawę na gorąco skomentował sam piłkarz. Jestem w wielkim szoku, moja rodzina także, nie czujemy się bezpiecznie. Sprawa została zgłoszona policjantom i czekamy teraz na dalszy rozwój wydarzeń. Rzeczy niesamowitej dokonał Alfonso Davies w ostatnim meczu reprezentacji narodowej. Kanada w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata mierzyła się z Panamą. W 66 minucie piłkarz Bayernu Monachium popisał się nieprawdopodobnym sprintem spod własnej bramki. W sposób niesamowity przejął piłkę od panamskiego defensora, popędził na bramkę rywali i pokonał golkipera, dając prowadzenie swojej drużynie. Ostatecznie Kanadyjczycy wygrali to spotkanie 4-1. Głos w sprawie pozostania Kyliana Mbappe na Parc des Princes postanowił zabrać Mauricio Pochettino. Wiadomo nie od dziś, że Francuz nie chce przedłużać z PSG umowy wygasającej 30 czerwca przyszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że Mbappe odejdzie z klubu za darmo do Realu Madryt. Niektórzy wierzą jeszcze w to, że nic nie jest przesądzone i realne jest pozostanie Kyliana w Paryżu. Takiego zdania jest Pochettino, który udzielił Marce następującej wypowiedzi. Kylian podejmie decyzję, a klub zrobi wszystko, by go zatrzymać. Mówimy przecież o jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Sytuacja jest otwarta. Wszystko może się zdarzyć. PSG na pewno ma ambicje i możliwość zaoferowania mu takich rzeczy, by został w Paryżu i był tu szczęśliwy. FC Barcelona dokonała bardzo ważnego kroku. Podpisała nowy kontrakt z Pedrim. Duma Katalonii za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych ogłosiła przedłużenie umowy z Hiszpanem. Będzie ona obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku. Co ciekawe, strony w kontrakcie zawarły klauzulę odstępnego, która wynosi równy 1 miliard euro. Ma to skutecznie odstraszyć potencjalnych kupców. Wygląda na to, że plan odbudowy Dumy Katalonii będzie opierał się m.in. na Pedrim. W poprzednim sezonie był ważną postacią FC Barcelony. Następne lata mają potwierdzić jego pozycję w klubie. Kartka z kalendarza. 15 października 1971 roku w Berlinie Zachodnim urodził się Niko Kovač. Był reprezentant Chorwacji, a obecnie szkoleniowiec AS Monaco. Tego samego dnia 1977 roku w Huon na świat przyszedł David Trezeguet. Był reprezentant Francji i były piłkarz takich klubów jak AS Monaco czy Juventus. 15 października 1988 roku w Gelsenkirchen urodził się Mesut Özil. Był reprezentant Niemiec, a obecnie piłkarz tureckiego Fenerbahçe. Dzięki za uwagę, widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!